Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa dzisiaj w naszym studio. Witold Pal, europoseł Koalicji Obywatelskiej, kandydat na europosła. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, to już ostatnia prosta, ostatnie godziny, niektórzy nawet liczą minuty kampanii wyborczej. Czuje pan zainteresowanie wyborami do Europarlamentu? Bo różnie o tym się mówi i różnie jest to gdzieś komentowane. Im bliżej inwestycji, które były finansowane z Unii Europejskiej, to tym bardziej czujemy tą obecność właśnie Unii w naszym miejscu zamieszkania. I ta aktywność wtedy rzeczywiście jest większa, większe zrozumienie. Trzeba zawsze o tym mówić i przypominać, że bez Unii nie byłoby modernizacji tego, co nazywamy ochroną zdrowia, a więc zakupu nowoczesnej technologii. I to, co najważniejsze, to przede wszystkim rozmowy z wyborcami na temat właśnie ochrony zdrowia. I tutaj To jest to, o co najczęściej pytają mieszkańcy? Tak, bardzo, bardzo. Bo przyzwyczailiśmy często. Się do nowych dróg, przyzwyczailiśmy się do... O kolei także, ale powiem, że jeśli chodzi o ochronę zdrowia, zabiegamy i będę zabiegał o to, aby wydatki Unii Europejskiej na ochronę zdrowia były zgodne z hasłem Unii, czyli Europa równych szans. W tej chwili to są, nie są tak zwane środki współdzielone. Każdy kraj członkowski we własnym zakresie musi się ubiegać o te pieniądze. Chodzi o to, żeby wypracować duży budżet. Polska delegacja wypracowała w poprzedniej kadencji wzrost nakładów na ochronę zdrowia z Unii Europejskiej, trzykrotny. Wiemy dobrze, jak dużym wsparciem dla Gorzowa jest rozbudowa wszystkich oddziałów, które walczą z rakiem, jak dużym wsparciem jest zakup robota Da Vinci. To są również inwestycje w szpitale powiatowe. A więc ta przestrzeń ochrony zdrowia jest niezwykle ważna. Jasne, ale tutaj przede wszystkim środki idą na sprzęt. Bardzo dobrze, bo nowoczesny sprzęt jest potrzebny, ale brakuje ekspertów, brakuje lekarzy, brakuje personelu. Myślę tutaj o kierunku medycznym Gorzowskiej Akademii. Tak. Czy tutaj możemy liczyć na rozwój właśnie w tym kontekście? Zdecydowanie tak. Udało się po tych smutnych latach rządu Prawa i Sprawiedliwości odzyskać zaufanie, wiarygodność w Unii Europejskiej. Uruchomione zostały, tak się szczęśliwie złożyło, że w tym momencie, kiedy objąłem mandat europosła, 33 miliardy euro, zdecydowana większość tych środków idzie na ochronę zdrowia, również w zakresie ochrony środowiska. Te pieniądze trafiają już bezpośrednio na inwestycje. Tymi inwestycjami to także, a może przede wszystkim, uruchomienie nowoczesnych technologii, a więc kierunków nauczania. Mamy Uniwersytet Zielonogórski. Chodzi o to, żeby uczelnia gorzowska również kształciła w kierunku medycznym kolejne osoby, bo mamy bardzo niski wskaźnik, jeśli chodzi o pomoc pielęgniarską i w perspektywie jest kierunek lekarski, kierunek pielęgniarski rozwija się bardzo dobrze, jest duże zainteresowanie, więc powstaje jakby mały szpital, mówi się kolokwialnie o tym, co powstaje w gorzowskiej uczelni. To jest dobry kierunek. Właściwie też stworzony pod wpływem presji otoczenia. Proszę zauważyć, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i jednym z moich także haseł wyborczych to jest wzmocnienie opieki paliatywnej, a więc przekazanie tych środków na fundusz taki solidarnościowy, który również w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości, ale także regionalnych ośrodków, byłby kierowany na pomoc dla opiekunów, dla osób, które zajmują się rehabilitacją, czy też opieką nad osobami starszymi. Ale to przede wszystkim inwestycje w walkę z nowotworami, również w ramach Zielonego Ładu. Proszę pamiętać, że w Polsce umiera 50 tysięcy osób tylko dlatego, że mamy zanieczyszczone powietrze, a więc inwestycje w czyste powietrze.
te 700 milionów złotych, które udało się także w ostatnich miesiącach skierować do Polski, to termoizolacja, to inwestycje w odnawialne źródła energii, a więc także farmy, czego się poprzedni rząd PiS-u nie tyle bał, co stworzył takie warunki, że byliśmy skazani na, przepraszam za kolokwializm, na ruski węgiel, na to, żeby być takim miejscem bardzo nieprzyjaznym do życia. Tyle, że farmy są bardzo popularne, cieszą się dużym zainteresowaniem, natomiast czas na modernizację sieci elektrycznej, która mogłaby wykorzystać cały prąd, który produkujemy. Tak, na to pieniądze idą z tak zwanego funduszu Repower. Chcemy to robić. Proszę zauważyć, że poprzedni rząd brał z zezwoleń tych środowiskowych 30 miliardów złotych. Nic właściwie z tego nie poszło na budowę sieci energetycznych, a przecież mamy tak zwanych prosumentów, mamy wytwórców energii, to są chociażby panele fotowoltaiczne. Okazuje się, że sieci wyłączają możliwość odbioru tej taniej energii, przez to mamy ten prąd droższy. Rząd zablokował wzrost cen, ale musimy inwestować w magazyny także energetyczne, więc te 600 miliardów złotych, które dzięki wygranym 15 października wyborom mają trafić do Polski, muszą być w dużej części przeznaczone na potanienie energii, bo będziemy mieli wtedy tańszą produkcję, będziemy mieli lepsze miejsca pracy, bo nasza produkcja będzie bardziej konkurencyjna przez niższe koszty. Na razie jednak Polacy słyszą o tym, że energia podrożeje, więc to jest proces... Nie podrożała, proszę zauważyć, że jednak zostały zamrożone te ceny. Również jest system rekompensat. On jest rozwiązaniem tymczasowym. Do tego momentu, proszę zauważyć, te pieniądze, które leżały, bo się obraził PiS na całą Unię Europejską, straciły na swojej wartości ponad około kilkudziesięciu miliardów złotych. Za te pieniądze, mówię o sile nabywczej, bo przecież ceny inflacji, wzrosły. Tak. Nie tylko inflacja, ale generalnie ceny wzrosły z innych powodów. Chociażby dlatego, że trzeba było szukać dywersyfikacji pozyskiwania tej energii. Za to można byłoby już wybudować większą część elektrowni atomowej. A więc też stworzyć taki system, który by nam zapewnił zdrową, bezpieczną energię. Wróćmy do regionu, do rozwoju regionu. Kiedy rozmawiamy nawet o rozwoju uczelni. To jest bardzo dobry przykład, dlatego do niego wracam. Słyszymy od władz uczelni, potrzebujemy dobrego połączenia Gorzowa, kolejowego połączenia między innymi. Mówi się tutaj o odcięciu, jeśli chodzi o komunikację tej części województwa. Kiedy możemy liczyć na poprawy? Bo właściwie codziennie słyszymy o nowych przypadkach pociągów pod regio, które zawodzą, mówiąc delikatnie, mieszkańców tutaj tego regionu. No to są duże inwestycje, ale też bardzo dobre informacje, bo informacja bardzo świeża sprzed bodaj dwóch dni, mówiąca o modernizacji i przebudowie mostów kolejowych w Gorzowie. Ale to przede wszystkim i tutaj apel także do wszystkich, którym jest bliski sercu Gorzów, abyśmy mogli wziąć co najmniej dwa, jeśli nie więcej, z nowych pociągów, z nowych takich rozwiązań. To są pociągi 36 lub 38 ma być w tej chwili kupione przez Polskie Koleje. To są pociągi spalinowo-elektryczne, a więc one dadzą nam możliwość bezpośredniego kontaktu. Bez przesiadki. Bez konieczności właśnie przesiadania się, przestawiania. Właśnie mamy pociąg bezpośredni, ale jednak z przesiadką. Proszę też zauważyć, że w Kostrzynie także w tej chwili dwie inwestycje są realizowane, tak zwane przestawnie, a więc one umożliwią także połączenie ze Szczecinem, więc w tej chwili nareszcie zaczynamy się brać za połączenie kolejowe, bo to także jest alternatywa i tutaj są olbrzymie pieniądze na mobilność tą przyjazną środowisku, żeby nie latać samochodami, nie jeździć samochodami, bo to też jest męczące i kosztowne. Tylko korzystać z komunikacji. Korzystać z komunikacji kolejowej i tutaj Gorzów ma przed sobą wielką szansę, dlatego w przyszłym tygodniu, w kolejnym tygodniu, nie w tym, ale 18-20, zorganizowałem wyjazd studyjny władz województwa. Mamy spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, z Dyrekcją Generalną Rozwoju Regionalnego, a więc tej komisji, w której ja zasiadam, ale to jest Komisja Europejska, a więc nie Parlament Europejski. Tam są pieniądze, między innymi z panią Sarah Solą. Będziemy rozmawiali na temat mapy
potrzeb województwa lubuskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gorzowa, bo tutaj jest rzeczywiście najwięcej do zrobienia. Chcemy, aby inwestycje właśnie w modernizację sieci, połączeń, komunikacji były jak największe. Temat Gorzowa, czy komunikacji gorzowskiej łączy się z tematem CPK, bo bylibyśmy podłączeni wtedy do tej, no, takiej żyły, która dałaby nam kontakt, czy szybszy transport w każdą stronę Polski. Jeśli chodzi o plany CPK, premier Donald Tusk zapowiedział, że zostanie przedstawiony ten plan w czerwcu. Z dużymi takimi oporami o tym CPK często tutaj rząd Donalda Tuska mówi. Dlaczego? Bo jest, dla wielu jest to jasna sprawa, inni mówią, ok, może nierealne. Pana zdanie jakie jest? Gorzów skorzystałby na budowie CPK czy nie? Bo to przede wszystkim kolej, chociaż mówi się dużo o lotnictwie. Tak, ale ja jednak, panie redaktorze, proponuję, żebyśmy zeszli na ziemię. Dlatego, że jeśli mówimy o rozwoju infrastruktury kolejowej, drogowej, to mówimy także o rozwoju przemysłu w Gorzowie. My mamy olbrzymi potencjał, mamy świetnie przeszkolonych, przygotowane osoby po technikach, po licencjatach, a nawet z wykształceniem zawodowym. Olbrzymi brak osób z takimi kompetencjami na rynku europejskim. Myślę, że nowo wybrany zarząd, wiem o tym nawet, bo pozostaję w kontakcie z zarządem strefy, Kostrzyńsko-Słupickiej Strefy Ekonomicznej, będzie promował w tej chwili możliwość realizacji inwestycji przede wszystkim wokół Gorzowa. I tu jest także apel do prezydenta, ale także do Rady Miasta, gdzie Koalicja Obywatelska, więc nie muszę apelować, bo wszyscy mamy tego świadomość, ma większość. Prezydent chwali się, że strefa tutaj, czy tereny dookoła Gorzowa zostały wyprzedane, mówiąc kolokwialnie. A ja chwalę pana prezydenta za to, że obecnie chce współpracować, może współpracować z tą siłą, której leży na sercu rozwój miasta. Trzeba w tej chwili zagospodarować te tereny pod kątem wprowadzenia technologii. No nie możemy być zapleczem Berlina, stać nas na... Mamy swoją dumę, mamy swoją wartość, mamy poczucie też własnej siły. Z tego miasta, z naszego miasta nie powinny wyjeżdżać młodzi ludzie. Powinni tutaj zostawiać, powinni mieć świetne warunki funkcjonowania, życia, ale po to, żeby tak było, to muszą tutaj być wkomponowane nowoczesne technologie. I o tym wraz z szefami województwa, przedstawicielem również resortu technologii i rozwoju, będziemy między 18 a 20 czerwca rozmawiać w Brukseli. Będziemy w kontakcie ze wszystkimi, którym leży na sercu dobro Gorzowa. Okej, czyli na czym miałyby polegać te rozmowy? Mówimy o nowoczesnych technologiach, które miałyby zawitać do Gorzowa, tak? Firmy, które taką technologię mogłyby produkować? Tak, ta świadomość. Trudno jest dzisiaj w tych czasach przebierać w firmach, chociaż... Oj nie. Chociaż sugeruje się to od dłuższego czasu, żeby to już nie były firmy, które tworzą w Gorzowie tylko i wyłącznie tak zwane montownie, ale żeby to była dodatkowa jakość, która ożywiłaby tutaj rynek pracy. Tutaj potrzeba też współpracy właśnie edukacji, prawda? Szkoła zawodowa, techniczna. Dokładnie. I to mamy. Więc my to już wprowadziliśmy jako Gorzów. Jesteśmy przygotowani i śmiem twierdzić, że lepiej niż Zielona Góra, niż inne miasta. Dlatego, że pierwsze, o co pytają inwestorzy, przy realizacji inwestycji, a przykro mi to powiedzieć, bo też strefa, posiadając grunty w Gnieźnie, w Szczecinie, no, słyszę o zainteresowaniu właśnie tamtymi ośrodkami, bo tam to zaplecze już jest, tam jest to wszystko przygotowane, jest infrastruktura. Więc o czym będziemy rozmawiali? Właśnie będziemy rozmawiali o inwestowaniu w rozbudowę tej infrastruktury, w przygotowaniu tych terenów, czyli nie tylko uzbrojeniu, ale także przekierowaniu tych wszystkich ulg, jakie wiążą się z możliwością rozpoczęcia inwestycji w naszym terenie. Gorzów po pierwsze musi być otwartym miastem, a więc musi mieć połączenia ze światem, musi być bardzo dobrze skomunikowanym. I cieszę się, że wiele lat temu stanąłem na czele 40 posłów, którzy optowali za dokończeniem budowy S3, bo to jest takie płuco i to daje nam powietrze. To też przekonuje inwestorów, aby ze względów logistycznych, transportu, wywozu swojej produkcji stąd, a więc wzbogacania miasta, bo z tego tytułu będą płacone podatki w Gorzowie, za te pieniądze będziemy mogli żyć lepiej. Bez wątpienia, brzmi to pięknie. Trzeba tylko trzymać kciuki za rozmowy, o których pan mówił. Na koniec, panie pośle, nie mogę nie zapytać o temat, o którym mówi cała Polska, czyli sytuacja na naszej wschodniej granicy.
W kontekście właśnie rozmów w Unii Europejskiej, czy Polska może liczyć na większe zaangażowanie Unii Europejskiej w wzmacnianie polskiej granicy? Chociażby dodatkowe fundusze, które mogłyby pomóc na inwestycje. Trzy sprawy. A właściwie cztery. Cztery, bo startuję z czwartego miejsca. Dlatego też zawarłem cztery postulaty. Jednym z nich, jednym z ważniejszych, to jest sprawa bezpieczeństwa. I tam przed tym bardzo dramatycznym wydarzeniem śmierci żołnierza broniącego naszych granic, jako pierwszy punkt postawiłem obronę granicy wschodniej. Pojawiła się równolegle propozycja budowy tarczy wschodniej. Z naszej inicjatywy, z inicjatywy Europejskiej Partii Ludowej, z których wchodzi również Koalicja Obywatelska, powiedzieliśmy jedno. Przejęliśmy na siebie jako państwo buforowe olbrzymie obowiązki, jeśli chodzi o ochronę Europy przed zagrożeniem ze strony Putina i Białorusi. I to nie jest tylko nasza granica, ale granica Unii Europejskiej? Dlatego też naszym zadaniem, i o tym rozmawialiśmy również korzystając z moimi kolegami, koleżankami w grupie, to także byli ministrowie, szefowi Parlamentu Europejskiego. Rozmawialiśmy o wsparciu ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego w realizację nowych technologii, produkcję sprzętu w polski przemysł. To jest po pierwsze. Po drugie, idziemy bardzo mocno, jesteśmy przygotowani, bo w marcu wystąpiliśmy o to, aby opracować zasady tak zwanej mobilności europejskiej. Niezależnie od NATO, które tutaj nas wspiera, chodzi o to, aby w ramach Unii Europejskiej tworzyć na poziomie Komisji Europejskiej stanowisko komisarza do spraw obronności. Bardzo duże szanse ma tutaj pan minister Radosław Sikorski, a więc odpowiadałby Polak i to podniosło prestiż Polski. Dałoby nam też większe gwarancje uzyskania tutaj instalowania, przeprowadzenia takiego kordonu bezpieczeństwa, szybkiego reagowania. Ostatnia rzecz, czwarta, to jest tak zwany fundusz, Europejski Fundusz Obronności. Chcemy, aby konkretnie znaczone pieniądze państwa członkowskie, które i tak wydały w 2022 roku 240 miliardów złotych na politykę obronną, zwiększyły swoje wydatki o 10%, aby te pieniądze były dedykowane na obronę przed zagrożeniami, a więc Unia Europejska to także obrona naszych granic. Musimy kończyć. Oczywiście to także, jeśli chodzi o obronność naszych granic, wyposażenie żołnierza, przeszkolenie żołnierza i procedury żołnierza. I rozumiem, że to dzisiaj będzie wszystko analizowane i wnioski zostaną wyciągnięte po ostatnich tragicznych wydarzeniach. Wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego. Nie tylko pieniędzmi, ale polską krwią płacimy za obronę Europy przed tym zagrożeniem. Oby nie było już kolejnych takich zdarzeń. Poseł Witold Pal, europarlamentarzysta, ale także kandydat do Europarlamentu, Koalicja Obywatelska, gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję z optymizmem i zapraszam na wybory. To bardzo ważny, jeden z najważniejszych historycznych dni w historii Polski. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami...